Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, serii o tym samym tytule. Dziś zrobimy troszkę inaczej, rzeczy, o których mówię zazwyczaj na początku, będą na końcu, bo są to w sumie przypomnienia. Więc lecimy z rzeczami, które twórcy rzucili nam na temat aktualizacji 1.4. Potem będą również przecieki, więc uwaga na to, jeżeli ktoś spoilerów nie lubi. Zanim jednak popatatajamy w informacje z dzisiejszego odcinka, mocny disclaimer do wczoraj, muszę poprawić jedną rzecz, bo popełniłem ogromny błąd. Powiedziałem, że Blessing of Awaken Moon nie przepada, bo takie informacje do mnie dochodziły wcześniej od ludzi, którzy mówili, że jeden dzień się nie logowali i nic się nie stało. I najwyraźniej albo oni nie zauważyli, albo ja to bardzo źle zinterpretowałem. Może z ich perspektywy 90 primogemów mniej to jest nic się nie stało. Z mojej perspektywy 90 primogemów to jest 90 primogemów. Wygląda na to, że jak wskoczycie w te informacje, to nawet jest trzeci punkt: There will be no refund for any primogems that are not claimed via logging during the blessing duration. Co oznacza, że myliłem się totalnie. Przepraszam, jeżeli ktoś podłapał i zasugerował się moimi słowami. Musicie się logować dalej. Przede wszystkim zmieńmy sobie język na polski, ale na drugim ekranie mam wynotowane co jak, bo wiecie, że te automatyczne tłumaczenia przez Chroma czasami mordują. Będzie zwiększony limit kondensatów. Jeżeli nie wiecie, w chwili obecnej możecie mieć 3 kondensaty w aktualizacji 1.4. Ten kap górny się zwiększy, aczkolwiek nie wiem jeszcze na ile. Spekulacje są, że na 5, a w następnych aktualizacjach powoli będzie to zwiększane dalej. Mam nadzieję, że od razu walną na jakieś 10, bo te 3 kondensaty to jest troszkę śmiech na sali. To jest akurat bzdura, jak wchodzicie czasem na domenę, to wam pokazuje, że nie macie rezinu, chociaż macie kondensaty i ma to zostać poprawione. Czyli na razie lecimy totalnie w informacje związane z ułatwianiem nam życia, żeby przyjemniej nam się grało i żeby to wszystko szło bardziej gładko. Adventure Rank. Maksymalny poziom na chwilę obecną to jest około 60 i w aktualizacji 1.4 będzie to poziom 60. Czyli jeżeli wbijecie na 60 poziom przygodysty, experience będziecie zdobywali dalej, ale za poziomy będziecie dostawali more, czyli będą hajsy za wbicie pseudo 61, chociaż licznik pozostanie dalej na 60, przynajmniej na razie. Twórcy potwierdzają, że w dowolnym momencie, będąc w solo play, jeżeli się nie mylę, będziemy mogli zmienić poziom swojego świata, żeby na przykład wciągnąć do siebie znajomych, którzy są na niższym poziomie. Z tego co rozumiem, ma to tak działać, aczkolwiek nie trzymajcie mnie za słowo, bo do aktualizacji 1.4, jak do każdej do tej pory, będzie stream od twórców z zapowiedzią tego, czego się spodziewać możemy. Będą pewne ułatwienia do systemu ulepszania broni, artefaktów i tak dalej, będziemy mogli kilkoma kliknięciami przenieść to na wyższy poziom, już nie będziemy musieli tyle klikać, tyle wrzucać, tyle razy odpalać z jednego miejsca na ekranie na drugie, teraz będzie się to dało załatwić w parę kliknięć. Crafting zostanie rozbudowany o opcję korzystania z niego w koopie. Na razie z tego co rozumiem jeszcze nie cały, ale jest to w drodze i tak jest to bardzo na plus. Najważniejsze, że do tej pory dało się robić jedzonko, no ale teraz będziemy mogli robić również potki, co będzie bardzo na plus, jeżeli wszyscy widzą, że są na przykład niegotowi na jakąś domenkę i zamiast się rozpierzchnąć do swoich instancji, porobić rzeczy i wrócić do koopa, to będą mogli to zrobić w trybie koop. Zostanie dodana opcja favorite maili, co oznacza, że jeżeli dostaliście maila od, nie wiem, Diony urodzinowego i te życzenia wam topią serce, czy od Beneta, ludzie się rozstrzelają nad mailem od Beneta. W sumie totalnie się nie dziwię. To będziecie mogli dodać te maile do swoich ulubionych, co oznacza, że nie będą one kasowane, czyli jeżeli jakiś mail ma 30 dni i potem znika, jeżeli dodacie go do ulubionych, to zostaje, no, tak długo jak w ulubionych jest. Zostanie dodany przycisk Rechallenge! Jeżeli robicie Spiral Abyssa i coś wam nie idzie, coś musicie pokombinować, to zamiast wychodzić i wchodzić, będziecie mogli użyć przycisku Startuj jeszcze raz! Koop zostanie rozbudowany o nowe opcje pozwalające łatwiej się znaleźć i zorganizować z innymi graczami, którzy w tym momencie w koopie są. Niejednokrotnie miałem tak, grając ze znajomymi, którzy rzadziej grają, że na przykład lecimy robić konkretnego kwiatka, a oni jeszcze nie pamiętają, gdzie jest ognisty, gdzie jest lodowy. Jest takie, ale gdzie to jest, gdzie to jest? No, szukam na mapie. Celuj się na mnie, na ten zielony znacznik. Ale ja cię jeszcze nie widzę, nie ma ciebie u mnie na mapie. To teraz ma zostać zwiększona czytelność, poprawione to tak, żeby łatwiej się było wszystkim zorganizować. No i będą drobne poprawki do tego, co robi Xiao, a czego nie powinien. Więc od aktualizacji 1.4 tym bardziej powinniśmy mieć ze sobą jakieś Anemo support pod Xiao, którego de facto muszę zacząć składać, a nie wiem czemu, skupiłem się na Zonglim, bo mi do Abyssa jest potrzebny. Lecimy dalej, bo to oczywiście nie koniec. Jak widzicie, z mojej perspektywy 4 godziny i 13 minut z Dance of Lanterns, czyli catching, można złapać jeszcze przez chwilę, jeszcze przez moment. Ale w Azji już można rolować po Hutao i już są filmiki, gdzie ludziom na przykład wypadają 2 Hutao z jednego 10-łuczowego rola. Hejcy tych ludzi bardzo.
Taka moja drobna wewnętrzna złośliwość i zazdrość się budzi. Jedyne, co mi poleciało zespołowo, to Xiang Ling, którą mam na 6 konstelacji, czyli już więcej nie potrzebuję. Ale jeżeli chcecie, nie możecie się doczekać, to zapraszam na azjatycką część Twitcha, YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Tam znajdziecie pełno filmików ludzi, którzy otwierają swoją pierwszą hutao i płaczą ze szczęścia, zazdroszczą je strasznie. I tak w ogóle, czy ja się nie mylę? Moment, sprawdźmy to. Wydaje mi się, że Chichi powinna mieć jutro urodziny. I tak ma faktycznie, współczucia. Hutao wbija dzisiaj, drugi, trzeci, a Chichi ma jutro urodziny. Jeżeli twórcy rzucą jakiś żart w tym temacie, bo nie wiem czy wiecie, ale te postacie mają swoje zgryzoty i żarty. It's a prank, bro! Właściwie, sis, to będę kisł, ale nie wydaje mi się, żeby taką drobnostkę ruszyli. Z drugiej strony, mniejsze rzeczy zdarzało im się kijem ruszyć z paru metrów, więc why not? Co więcej, wczoraj, zaraz po nagraniu mojego wczorajszego odcinka, wpadł w internety oficjalny gameplay trailer od Hutao. I jest on śliczny, wklejam wam tutaj fragmenty i podoba mi się bardzo. Coraz bardziej przekonuję się do Hutao. To mnie ta przeklęta Xiang Ling! Ale nie, nie, trailer jest naprawdę super. Co więcej, dzisiaj wszedł drugi filmik z animacjami tej postaci. Właściwie wszystko, co było w artykule, jakie ona ma ataki, jakie ona ma skille, jakiego ma bursta, jak się zachowuje, co, gdzie i jak robi. Wszystko, co wam na filmiku kilka dni temu tłumaczyłem, wklejając trefnie zdobyte animacje, twórcy pokazali w bardzo wysokiej jakości i już można wejść na oficjalną stronę miHoYo YouTube'ową i sobie je obejrzeć. Linki do obu tych filmików macie oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. Co oznacza, że możecie to obejrzeć z dźwiękiem i w lepszej jakości, więc najserdeczniej zapraszam. Dobra, przejdźmy teraz do spoilerów, bo ludzie... Wood, spoilery idą. Zacznijmy może od Baizu, to jest postać, o której niezbyt często mówimy, bo niezbyt wiele o niej wiadomo. Z takich rzeczy, żebym mógł wam łatwo pokazać i opowiedzieć, to tak, Baizu, jak wszyscy wiecie, to będzie postać Dendro. Najprawdopodobniej druga postać Dendro, jaka się w grze pojawi po Yao Yao, aczkolwiek spoilery w tym temacie są różne. Niektóre twierdzą, że Baizu będzie pierwszą postacią banerową w aktualizacji 1.5, a inne, że... Do tego dojdziemy za moment. Baizu, jeżeli nie kojarzycie, jest pierwszym facetem, który będzie korzystał z katalista. Jest to Dendro Catalyst User, czyli będziemy mieli maga, Dendro maga, który co więcej jest pierwszym facetem w grze korzystającym z katalista, jeżeli nic nie pokręciłem. Nope, co jest? Kli, Mona, Ningguan, Sucrose, Barbarka oraz Lisa. Nic więcej w temacie nie ma, więc jeżeli się brutalnie nie mylę, bardzo się nie mylę, to Baizu będzie pierwszym facetem biegającym z katalistem. Już się zacząłem zastanawiać, czy katalisty to nie jest broń, z której mogą fabularnie korzystać tylko kobiety. No ale na szczęście nie. Co więcej, na temat Baizu fabularnie wiemy, że jest niezwykle słaby. Nie mówię tutaj, że słabą postacią, tylko że jest fizycznie słaby i bardzo chciałby walczyć mieczem, ale nie jest w stanie go unieść. Tak? Praktycznie, żeby z niego korzystać. Więc to ciekawe, tego się nie spodziewałem. No ale okej, jak się nosi na szyi węża przez pół życia, to tak się to kończy. I chodzą ploty, że Baizu pojawi się w aktualizacji 1.5, aczkolwiek ploty, które chodzą, sugerują, że on będzie na banerze, de facto będzie na pierwszym banerze. Jak się pytałem tam trochę głębiej, to nie tyle Baizu nie będzie na banerze w aktualizacji 1.5, co raczej to jest troszkę krzywy przeciek. Baizu owszem będzie w aktualizacji 1.5, ale fabularnie, bo ma być tam jakiś z nim mocniejszy związek, przy czym nie rzucamy spoilerów fabularnych, przynajmniej ja się tym nie zajmuję. I jeszcze jedna ważna rzecz, Baizu najprawdopodobniej nie jest na żadnej sensowniejszej becie obecnie, a postacie do aktualizacji 1.5 powinny być już mocno testowane, więc albo jest na jakiejś bardzo, bardzo, bardzo zamkniętej tajnej becie, co jest jak najbardziej możliwe, albo faktycznie nie będzie jeszcze grywalne w aktualizacji 1.5. Co więcej, jeżeli chcecie spoilery, takie troszkę, którym może nie bardziej bym ufał, no bo to spoilery, ale które wydają mi się bardziej wiarygodne ze względu na to, z jakich źródeł do mnie dotarły, to wygląda tak, że banery, jakie są w drodze po tych, które już mniej więcej znamy, tam wiecie, Venti ma się pojawić, to ma być Shenhe? Nie wiem jak to się czyta, załóżmy, że tak. Shenhe. I ma być ona pięciogwiazdkową postacią, gwiazdą na swoim banerze. Po niej podobno powrócić ma Zhongli, co mnie prywatnie bardzo zainteresowało. I dopiero potem ma w planach być jedna z postaci, których jest kilka do wyboru, bo twórcy jeszcze nie podjęli decyzji. Wśród tych postaci jest Baizu, a to są plany, które startują najwcześniej w kwiecień, maj. Więc wiecie, mamy troszkę rozjazd, ale zobaczymy jak będzie. Baizu spokojnie jeszcze w aktualizacji 1.5 może się zmieścić, ale w przeciwieństwie do Yao Yao nie mam na przykład na jego temat wycieków informacji o tym, żeby był jakoś wybitnie mocno testowany. Oczywiście nie musi to o niczym konkretnym świadczyć. Dobra, jak już tu jesteśmy, to szybka przypominajka o rzeczach, które obecnie trwają. Pamiętajcie, że w mailu czeka na was 5. i ostatni dzień z Night Skies Grace.
Ta-da! Będę tęsknił za tymi mailami. Pamiętajcie, link na dole w przypiętym komentarzu do Daily Check-in Web Eventu. Jeżeli logowaliście się wczoraj i logujecie się dzisiaj, to dziś będą 3 kryształki. Zasadniczo totalnie nie warto marnować swojego czasu. No ale jako, że ja tam i tak wbijam codziennie sprawdzać różne rzeczy, to równie dobrze mogę odklikiwać. Ale jeżeli ktoś tym gardzi, bo nagrody są śmiecie, to totalnie rozumiem. Ja was rozumiem. Te nagrody są śmieciowate. I ostatnie dwie rzeczy. Pamiętajcie, że Leylinesy dziś również są do odklikania. To jest coś, za co się zaraz wezmę, bo to jest dobre źródło expa oraz hajsu. No i jeżeli ten odcinek zdąży pójść przed końcem tego banera, pamiętajcie sobie odklikać te strony dla Kaching, Ningguang oraz Beneta. I to jest tyle, co ja dzisiaj dla was mam. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, przy dobrych wiatrach widzimy się jutro, a jak nie, to następnym razem. Do następnego i hej! Poszedł kolejny fajny leak na temat aktualizacji 1.4 i 1.5 i muszę się zastanowić, jak to ugryźć, żeby mnie to nie ugryzło. Więc w najbliższych dniach najprawdopodobniej pojawią się ciekawe rzeczy, które, no, w najbliższych dniach się również pojawią w aktualizacji 1.4, więc będziemy mogli to szybko zweryfikować. Ale te, co do aktualizacji 1.5, są bardzo dziwne i niektóre rzeczy są sobie przeczące, więc zobaczymy, co, gdzie i jak. Próbuję to najpierw troszkę rozsupłać, a potem sprawdzić, co mi wolno powiedzieć, a czego nie, bo mnie zaboli.